Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku kryptowalut. Dziś na początek dwie ważne rzeczy, które mi się rzuciły w oczy. Pierwsza rzecz to taka, że gdzie nie spojrzę, gdzie nie czytam, to wszędzie piszą, że food, nie żeście foodu i w ogóle jak można tak mówić. Trochę mi się to już zaczyna kojarzyć niestety z sektą. To jest właśnie, takie mechanizmy są w sektach. No niestety namnożyło się różnych guru, różnych przepowiadaczy, różnych coachów. No tutaj niektórzy coachowie też mają takie pewne zagrywki prosto wyjęte właśnie z sekt. No to jest, co mi się to kojarzy z sektą, bo niestety ten sam mechanizm działa. Ktoś gdzieś wchodzi do jakiejś sekty i ktoś z zewnątrz mówi mu: wiesz co, ale to jest, to i tak jest nie tak. Nie, 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 szerzysz fut, tylko nie, wszystko jest super, fajnie, cieszmy się i w ogóle klepmy się po ramieniach i tak dalej. No uważajcie na to, bo no, robi się coraz bardziej niebezpieczne. Jeżeli niektórzy już się tak zajawili strasznie na kryptoluty, klapki na oczy, jeżeli tylko usłyszą jak coś negatywnego, to mówią: nie, to fu, to ściema, to nieważne. To tak na przykład o Tetherze mówiłem ostatnio i też ludzie uważają: a to fu, to nie, to nieważne. Lepiej znać rzeczy negatywne, wiedzieć o pozytywach i plusach, a nie tylko zamykać się na plusy. No naprawdę wychodzi to na zdrowie w dłuższej perspektywie czasu. To fajnie, że teraz będziemy się cieszyć, tak, kolorowo, fajnie, baloniki, super. No ale potem się to odbije dla nas niekorzystnie. Lepiej sobie to równoważyć. Kolejną rzecz, którą jeszcze chciałem na początku poruszyć, to analiza techniczna. Przez cały czas widzę niezrozumienie w komentarzach odnośnie analizy, że to nie działa i w ogóle to do dupy. To... No i różne tam niecenzuralne słowa też się pojawiają. Ja stosuję analizę techniczną jako uzupełnienie tych wszystkich wiadomości, które gdzieś zbieram, tej wiedzy, którą posiadam na temat kryptowalut, całych warunków, w jakich jesteśmy. Tak naprawdę, według mnie, tylko w ten sposób ma to największy sens, żeby zebrać do kupy wiadomości, jakie są. No niestety, część jest fejkowych wiadomości. Ciężko to przefiltrować. Są też fani wiadomości, że tylko grają na wiadomościach i nic ich analiza nie interesuje. Nie wiadomo, w którym miejscu rynku jesteśmy. No ale to też jeszcze, jak będę analizował wykres, pokażę. Tak naprawdę trzeba sobie zdawać sprawę, że no, czasami to nawet 90% wiadomości jest nieprawdziwych. No ale niestety, jeżeli będziemy mówili, że to food, bo wszystko jest nieprawdziwe, to też nie jest dobre, bo wtedy nie zobaczymy tych rzeczy, które są negatywne i które niestety mogą nam zaszkodzić. Więc to trzeba wszystko sobie zrównoważyć. Analizę techniczną bardzo dobrze jest wykorzystywać, ale też z głową i wiedzieć, na co patrzeć. Zdawać sobie sprawę, że nie zawsze działa, ale naprawdę pomaga niesamowicie, bo wiemy, w którym miejscu jesteśmy rynku. No, bez wykresu to trochę tak jak dzieci we mgle, to wtedy polegamy już wtedy tylko na innych. No to niestety też źle się kończy. Dobra, zaczynam przegląd. Na początku będzie małe sprostowanie. Przejdziemy do wykresów miesięcznych. Tutaj wspominałem ostatnio o formacji Młotka i Wisielca. No i tutaj mówiłem, że to jest wisielec. To oczywiście nie jest wisielec. Ta świeczka z dużym knotem od góry i z małym korpusikiem, no, świadczy o sile sprzedającej, ale nie nazywa się wisielcem. Wisielec wygląda tak samo jak młotek, tylko jest w trendzie wzrostowym. I tutaj mamy właśnie przykład takiego wisielca. Nawet jest podobny. Trend wzrostowy, mały korpus od góry, duży knot od dołu, wygląda tak jak młotek, tylko młotek jest w trendzie spadkowym. To, o czym mówiłem na wykresie tygodniowym, że to wygląda jak młotek. Czyli młotek i wisielec wyglądają podobnie, tylko wisielec jest w trendzie wzrostowym, a młotek w trendzie spadkowym. I tu jeszcze odnośnie tej świeczki, dzisiaj ostatni dzień stycznia.
I ta świeczka, jeżeli skończy się tak jak teraz, no to naprawdę jest to bardzo negatywny sygnał. I tu od początku, jak sobie jeszcze przejrzałem wczoraj, to od początku mieliśmy trzy takie negatywne świeczki. No jedna świeczka negatywna to była właśnie czerwcowa świeczka, gdzie duży knot od góry, mały korpus, wyglądało to jak już pęknięcie bańki. Tutaj wykład nieczęsnił górę, potem już brak sił na kolejne wzrosty. Tutaj spora korekta. Kolejna świeczka no niestety schodzi poniżej tej, ale utrzymuje nam się wszystko w trendzie wzrostowym. I kolejna świeczka to była wrześniowa. Właśnie ten wisielec nam się tutaj pojawił. Ale zobaczcie, że został zanegowany. Wyjście górą zostało zanegowane. No tutaj ta świeczka została zanegowana też przebijając szczyt. Praktycznie rzecz biorąc, pobijając nowe ATH, wszystko zostało nam zanegowane. No teraz jesteśmy w podobnej sytuacji. Trzeci raz. I no, ta świeczka raczej się pewno nie zmieni tutaj. No jeszcze gorzej byłoby, gdyby ten ostatni dołek został przebity bardziej. No i wtedy, no wtedy to będzie jeszcze wyglądało o wiele gorzej, bo na razie tylko mamy dołek obecnej świeczki miesięcznej, jest tylko nieznacznie poniżej tej wcześniejszej. No ale jak widać, ten czerwony korpus odpowiada temu zielonemu. No tutaj jak najbardziej możliwe odwrócenie trendu. Przy okazji jeszcze powiem o jednej rzeczy. Tutaj pojawiło się w prawym dolnym rogu takie przewidywania, sprzedaj. Na przykład jesteśmy na Bitcoinie, wykres dzienny jest sprzedaj. Wejdźmy sobie na więcej. To są oscylatory, jakieś podsumowania, średnie kroczące. Sprzedaj. Przejdziemy sobie na tydzień, kup. A na miesiąc też mamy kup. Średnie kroczące, silny kup. No i teraz, a no, przejdziemy sobie na przykład na godzinę. Tutaj mamy kup, tu sprzedaj. I właśnie dlatego nie stosuję różnych wskaźników, oscylatorów. Bo co byśmy sobie nie podstawili, na jaki interwał czasowy nie wejdziemy, tak to wygląda. Przez cały czas jesteśmy w trendzie wzrostowym, dlatego jest kup w długim interwale czasowym na świeczkach miesięcznych. Na dniowych to jesteśmy w trendzie spadkowym. Tak jak sobie popatrzymy na to, że tutaj mamy sprzedaj wtedy, kiedy jesteśmy na tych dołkach, a nagle kup będzie na górkach, więc to jest totalne nieporozumienie. Lepiej sobie samemu podejść do tematu trzeźwo, niż gdzieś patrzeć na różne tego typu wskaźniki, które gdzieś sugerują sprzedaj. No przecież tutaj jesteśmy na lokalnym dołku, który jest testowany już po raz kolejny, więc to może być dobre miejsce na zakupy, a nie na sprzedaż. Jeżeli tutaj spadniemy, przebijemy, no będzie, tak naprawdę jest szansa na testowanie dna ostatniego, tam 9227. No i tej linii trendu wzrostowego, no i oczywiście 8000. Ale przez cały czas piłka w grze. Dobra, przelećmy sobie cały rynek. Zobaczymy, jak to wygląda. Ada, tutaj wracamy do punktu wyjścia. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash coraz bliżej linii trendu wzrostowego, ale jeszcze jesteśmy w trendzie wzrostowym. Bitcoin. O Bitcoinie mówiłem ostatnio, żeby się ten młotek sprawdził. Tutaj wejście na rynek jest przebicie tej żółtej linii od góry. Właśnie wprowadziłem takim ostatnio rysowanie różnych żółtych linii. No i wydaje mi się, że ma to sens, bo wtedy przebijaniem to pokazuje nam kierunek, w którym kurs może zmierzać. To jest taka pomarańczowa 10 tysięcy, okrągła suma. No też przebicie trwale tego może oznaczać, że pójdziemy niżej, ale jak widać, przez cały czas nam kurs od wczoraj tutaj lawiruje wokół tego poziomu 10 tysięcy, poniżej w górę, więc przez cały czas jest tu piłka w grze i równie dobrze możemy się odbić, jak i spadki mogą się tutaj pogłębiać. No jak na razie widać tendencję taką, że kolejne górki są niższe od poprzednich. Dołki utrzymują się na tym samym poziomie. Czyli mamy taki trójkąt zniżkujący. Ogólnie trójkąt zniżkujący jest tendencja do wyjścia dołem. Jak coś testujemy
jest większa szansa na spadki. Powiedziałbym, że nawet 70 do 30% już. Im dłużej to trwa, tym większa szansa, że tutaj spadniemy. Mówiłem o formacji flagi. Pierwsze odbicie, drugie, trzecie, czwarte. Nie było piątego odbicia. Piąte jest ostatnim odbiciem. W 2013 roku przy piątym odbiciu kurs przebił, wyszedł górą i odbił się od wcześniejszego lokalnego szczytu. Teraz nie było tego piątego odbicia. Przez cały czas się może zdarzyć jeszcze. Może też być, że to czwarte nie było w tym miejscu, tylko gdzieś zanurkujemy jeszcze niżej i dopiero wtedy pójdzie silniejsze odbicie. Nawet jakby teraz kurs spadł mocno, nawet przybijając 8 tysięcy, no to jest spora szansa, że pójdzie mocne odbicie, które przetestuje tą linię trendu spadkowego, a może nawet ją przebije. Tylko trzeba sobie zdawać sprawę, że tutaj czas ma duże znaczenie, bo jeżeli będziemy tutaj spadać i przebijemy powiedzmy tą linię, nie wiem, w lutym, albo nawet powiedzmy sobie dalej pod koniec lutego, to zobaczcie, że żeby przetestować tą linię trendu spadkowego, to wystarczy dojście do 10 tysięcy. Więc tak naprawdę ci, którzy kupili przy 10 tysiącach obecnie i dalej trzymają, może się okazać, że będą mogli co najwyżej sprzedać po, żeby wyjść na zero. Więc czas tutaj ma bardzo duże znaczenie. Ja, tak jak powiedziałem wcześniej, że 70% na spadki, a 30% na wzrosty, no dlatego, że testujemy tą linię już po raz któryś, to coraz słabiej to wygląda. Im częściej testowana, tym coraz słabsza. Dlatego może być szansa na zakupy. Tylko pytanie, w którym miejscu? Czy na linii trendu wzrostowego, czy na wcześniejszym ATH, czy może na kolejnej linii trendu? No i tutaj tak naprawdę też nie ma prostej odpowiedzi. No to można próbować tu stop loss, jeżeli przejdzie mały stop loss. Zamykamy tu, jeżeli przejdzie znowu mały stop loss, no i potem gdzieś w tym okolicy. Może się okazać, że kurs nam nie dojdzie dotąd, tutaj te stop lossy zostaną pozamykane. Nie ma tutaj też jakiegoś idealnego przepisu. Mówię też przez cały czas, żeby zwracać uwagę na Bitcoina, bo no, to co robi Bitcoin, ciągnie gdzieś cały rynek za sobą, a niekoniecznie trzeba grać na Bitcoinie. Ale obserwować, co się dzieje na Bitcoinie, a można sobie obstawiać inne pozycje na innych walutach. Zobaczmy coś innego. Bitcoin Gold zbliża się do ostatniego lokalnego dołka. BitShares. No BitShares niestety zawrócił nam od ostatniego, wcześniejszego ATH. Trochę pomieszam dzisiaj i też wrzucę waluty fiat. Frank. Mamy korektę ostatnich spadków. No i mamy linię trendu spadkowego, więc jak najbardziej jest możliwa szansa na testowanie. Zobaczcie, że tutaj pokazuje nam kup. Przecież jesteśmy na lokalnym szczycie. Dash. No Dash niestety poniżej wcześniejszego ATH. No i tutaj byśmy sobie mogli rysować linię trendu spadkowego poniżej. No nie wygląda to też za dobrze. DAX, czyli giełda niemiecka. Jakiś lokalny szczyt mieliśmy, raczej lokalny ATH. 23 stycznia. No i teraz jesteśmy w korekcie, ale to jeszcze o tym powiem więcej za chwilę. EOS doszedł już do linii trendu wzrostowego. Dziś mamy odbicie. ETC przez cały czas w trendzie bocznym. ETH, mówiłem, że tutaj jest dość duża siła na wyjście górą. Trójkąt zwyżkujący, ale widać trzeci dzień z rzędu korekta. Ale jakbyśmy sobie popatrzyli ETH w stosunku do Bitcoina i może wrzucimy taki wykres ETH-BTC, żeby pokazać, jak się tutaj zmienia dominacja, no może na wykresie miesięcznym, jak się zmienia dominacja Bitcoina w stosunku do reszty kryptowalut, w tym przypadku do ETH. Wykres miesięczny, w czerwcu ETH tutaj szczyt w stosunku do Bitcoina i teraz kolejny miesiąc ETH mocno nadrabia. Jakbyśmy popatrzyli na kapitalizację, no to wychodzi nam, że jeżeli ten szczyt zostanie przebity teraz, wcześniejszy,
no to może się okazać, że Bitcoin zostanie zdominowany i zastąpiony przez ETH. Dobra, zobaczmy dalej. EURPLN. Tutaj też mamy korektę ostatnich spadków. Euro do dolara. I to jest ważne. Dlaczego jest ważne? Bo zbliżamy się do, już pokazywałem to kilka razy, do linii trendu spadkowego, do tego górnej linii kanału. I czemu jest ważne? Bo przy takich dużych kanałach i takich w tych miejscach lubią się dziać różne rzeczy na świecie. Jeżeli tutaj nastąpi odbicie, to coś się zmieni gdzieś. To wszystko jest, wszystkie rynki są ze sobą zgrane. Jeżeli tutaj nam się kurs odbije, to znaczy, że dolar będzie się zacznie umacniać, może coś się podziać na giełdach. No, gdzieś różne mechanizmy zadziałają. Jeżeli przebije, tak samo, bo tutaj jest jakby schemat, który działa od wielu lat. Więc zbliżamy się do ważnego momentu. Całkiem możliwe, że w tym tygodniu można się spodziewać jakiegoś wydarzenia. To jest odnośnie też analizy technicznej i wydarzeń różnych. Akurat tak się składa, że wydarzenia się czasami wpisują idealnie w miejsca, które są bardzo ważne na wykresie. Więc w najbliższym czasie coś tutaj może się ciekawego podziać. Jesteśmy blisko tej ważnej linii. Game mocno w dół idzie. Funt. Funt też mamy odreagowanie ostatnich spadków. IOTA coraz bliżej linii trendu wzrostowego. Lisk. O, proszę jak lisk. 40%. Czyżby to był chwilowy pump and dump? I teraz popatrzcie, jeżeli sobie przeanalizujemy wykres, jeżeli byśmy nie analizowali wykresów, no to nie wiem, może jakiś news poszedł, może pump and dump, nieważne. No i tyle. A jeżeli mamy wykres, to widzimy, że cały rynek nam dołuje. Mocne spadki są. Tu jedna waluta 40% w górę. Teraz jakie możliwe scenariusze? Jeżeli rynek ładnie odbije teraz, to tutaj na Lisku też może pójść dalej wzrosty. Ale jeżeli rynek nam nie odbije, no to obstawiam się, że będzie tutaj typowy pump and dump i ta świeczka zostanie bardzo szybko zniesiona. Dlatego naprawdę warto brać pod uwagę cały rynek, sytuację geopolityczną na świecie, wydarzenia, no, wiedzieć co się dzieje, niekoniecznie we wszystko wierzyć, ale znać te dobre i złe strony. Litecoin. No, zmierzamy w kierunku linii trendu wzrostowego. Neo. Neo jako odpowiedź na Ethereum. No, dziś i wczoraj mamy korektę. Testujemy wcześniejsze ATH i blisko linii trendu wzrostowego. Omise go. No, jest szansa na odbicie. Dobre miejsce. Quantum. Tutaj jak zwykle nic się ciekawego nie dzieje. Augur. Tu podobnie nic się nie dzieje, tylko Siacoin. No tutaj zobaczmy, że doszliśmy już do linii trendu wzrostowego. Amerykańska giełda. I tutaj też chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tutaj mamy lukę Bessy. I teraz luka Bessy to jest otwarcie rynku. Na kryptowalutach nam się to raczej nie zdarza, bo tutaj mamy rynek ciągły. Nie ma takiego rynku ciągłego innego poza kryptowalutami, więc to dla tych, którzy grają gdzieś na giełdach, może być dla nich ciężko zrozumieć, jak to na kryptowalutach się gra, ale gra się o wiele lepiej, bo nie ma takich przestojów weekendowych, gdzie sobie zostawimy pozycję na weekend i okaże się, że po weekendzie nagle mamy lukę Bessy, czyli kurs otwiera nam się niżej niż zamknięcie dnia wcześniejszego. I teraz, jeżeli ta luka Bessy nie zostanie szybko domknięta, no to może to być początkiem większej korekty, a nawet załamanie całego rynku i przejście w Bessę na giełdach. I teraz, dlaczego to ma znaczenie? Bo jeżeli będzie Bessa na giełdzie w Stanach, to ona się rozleje na cały świat i na WIG i na resztę giełd również. Bo większość obrotów jest w Stanach, więc to jest bardzo silne przełożenie. Dlatego warto sobie obserwować, co się dzieje na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Tak jak mówię, jeżeli ta luka nie zostanie szybko domknięta, jeżeli zostanie domknięta, to idziemy prawdopodobnie dalej w górę, a jeżeli nie,
no to tutaj bym uważał na to, co się może podziać w najbliższym czasie. I też to się ładnie składa z tym, że dolar doszedł nam na parze euro-USD, doszedł nam do górnej granicy, o której mówiłem wcześniej. Steam. Tutaj Steam nam nic się ciekawego nie dzieje. Gdzie my bok? Stratis. O, zobaczcie, że Stratis już doszedł do swojej linii trendu wzrostowego. No i niestety ją nawet przebił lekko, ale jest tutaj szansa na odbicie. Stellar. No niestety mocne spadki. Zresztą jak reszta. Na dolarze też mamy korektę ostatnich spadków. Na razie mizerną. Tether. No. Tether wygląda coraz gorzej, ale to tak jak już mówiłem na wcześniejszym filmie, akurat ta para jest mega tutaj manipulowana i nie ma co za bardzo co zwrócić uwagi, ale dobrze widzieć, co się tu dzieje, bo no jeżeli będzie tam Tether padał, to ci, którzy manipulują tą parą, to i tak nie dadzą rady. Waves. Blisko linii trendu wzrostowego odbił się od wcześniejszego ATH. Srebro i złoto. Po mocnym rajdzie tutaj mieliśmy korektę sporą. No na razie to wygląda przez cały czas dość mocno. Mocne wzrosty, ale jak popatrzymy sobie wcześniej, że te mocne wzrosty zostały potem dość sporo zniesione. Jakbyśmy sobie popatrzyli na Fibonacciego, ile zostały ten wzrost, jak mocno został zniesiony, no to widzimy, że 76%. Ostatnie, tak naprawdę, już prawie większość została zniesiona, ale mimo to kurs się odbił. NEM to jest ta waluta, która została skradziona na CoinCheck. No i teraz została skradziona tutaj taka czerwona świeczka, to był ten dzień. Potem nic się nie stało, zielona świeczka, super, to food w ogóle, gdzie wszystko jest fajnie. No właśnie nie jest tak fajnie, bo widzimy, że tutaj kurs, no niestety on spada i została już przebita linia trendu wzrostowego. Więc takie poklepywanie się po plecach, no w ciemno, no, na dłuższą metę nie jest za dobre, bo przymrużamy gdzieś oczy na jakieś rzeczy, które naprawdę są ważne. Monero doszło do linii trendu wzrostowego. Ripple w dół. XVG w dół. I Zcash. No niestety też idziemy w dół. Dobra, rzut oka jeszcze na koniec. Na koniec. Tak, Bitcoin jeszcze walczy z poziomem 10 tysięcy. Podsumowanie na koniec. Nie dajcie się wrobić w sekty i różnego tego typu rzeczy. Myślcie samodzielnie, bo tylko w ten sposób coś możecie osiągnąć. Jeżeli będziecie szli za tłumem, to będziecie tak jak tłum. A chyba nie o to wam chodzi. Dobra, to tym miłym akcentem kończę i do usłyszenia następnym razem.